Letnie nowości firmy Jarnard. Witajcie, drogie dziewiarki i dziewiarze, na czerwonej kanapie. Siadamy, rozsiadamy się i zapraszam Was na chwilę przeglądu włóczek firmy Jarnard. Za sprawą tych trzech motków powstaje dzisiaj film. I motków zgromadziłam oczywiście więcej, nie tylko te trzy motki, ale chciałabym Wam właśnie w środku maja opowiedzieć o tym, jakie włóczki firmy Jarnard, jest to turecki producent, mamy aktualnie w ofercie. Od Jarnarda rozpoczęła się przygoda edziwiarki z włóczkami, więc jest to taka, zawsze z pewną nostalgią i sięgam do włóczki Summer, bo ona już kiedyś była w naszej palecie. Była, zniknęła, znów jest z pięknymi kolorami, ma nowy wygląd metryczki. Ale zanim dojdę do tego, co jest nowe, pokażę Wam, jakie włóczki dotychczas letnie, tak zwane letnie na letnie projekty są w ofercie. I rozpocznę od sztandarowego produktu firmy Jarnard. Jest to jeans. Włóczka jeans jest włóczką, którą ja nazywam nie do zdarcia. To znaczy dzianiny z tej włóczki możemy prać, suszyć na powieszone na wieszaku i z nimi się nic nie dzieje. Jest to doskonała włóczka na dzianiny dziecięce i na kocyki i na zabawki. Jeans ma różne odsłony, różnych wersji kolorystycznych i na przykład pokażę Wam jeans Soft Colors, jest to nowa pozycja, która się pojawiła niedawno. Te same parametry, 50-gramowy motek ma 160 metrów, nadaje się na to wszystko, co powiedziałam wcześniej, czyli głównie na rzeczy, które będą poddawane intensywnej eksploatacji. Jeans Soft Colors różni się od wersji jednobarwnej formą kolorów przechodzenia. Tutaj będzie to zawsze barwny melanż w tych wielokolorowych włóczkach przeznaczonych również dla dzieci i na zabawki. Jeans Bambu to jest również odsłona, pewna odsłona włóczki jeans. Tutaj oprócz akrylu 50%, mamy 50% włókna bambusowego. Chciałabym Wam tutaj to porównać z czym się różni jeans Bambu od jeansa. W jeansie występuje głównie bawełna, bawełna i akryl, a tutaj we włóczce jeans bambu bawełnę zastąpił nam bambus. Nitka jest cieńsza i nadaje się na to same, co powiedziałam, rzeczy, kocyki. Ja z tej włóczki widzę na pewno kocyki i tak zwane letnie kardigany. To jest włóczka jeans bambu. Mamy jeszcze włóczkę jeans Jeans Plus, jest to grubsza wersja włóczki jeans, popatrzcie jak one razem wyglądają, jeans i Jeans Plus. Jeans Plus jest używany na poduszki, na kocyki i na zabawki, na takie grubsze zabawki, które później wypychamy. Tutaj 100-gramowy motek ma 160 metrów, 55% bawełny, 45% akrylu, a tutaj mamy 50-gramowy motek, ma 160 metrów, więc można powiedzieć, że Jeans Plus jest grubszy razy dwa, czyli to jest wersja, która jest lubiana przez panie, które szydełkują i robią zabawki. W kategorii jeansu to jest tyle. W tak zwane letnie włóczki to jest bawełna, bawełna i wiskoza. I teraz 100% bawełna, która jest niemercyryzowana, to jest włóczka ideal. 50-gramowy motek ma 170 metrów i jest to 100% bawełna. Nadaje się zarówno na takie damskie bluzki, kardigany i rzeczy, które będą nosiły dzieci. Dzieci, które w upały, na kocyki, na poduszki, również się nadaje na wszystkie dzianiny, które mają kontakt z delikatną skórą. Bawełna i wiskoza to jest włóczka style. Style jest włóczką bardzo błyszczącą. Gdy mówimy o style, to według mnie należy ją rozpatrywać razem z włóczką Summer, ponieważ teraz porównamy te dwa
te dwa produkty. Zobaczcie. Włóczka Summer nie jest tak błyszcząca jak włóczka Style. Tutaj różnią się tylko w jednej, w tej zielonej, czyli we włóczce Style mamy 33% wiskozy i 67% bawełny, a w Summer mamy 70% bawełny i 30% wiskozy. Tutaj mamy 100-gramowy motek 350 metrów, a tutaj mamy 50-gramowy motek 185 metrów. Włóczka Style jest włóczką cieńszą. Ta nitka wiskozowa daje większy błysk niż we włóczce Summer. Summer, ten błysk jest przeze mnie jest zupełnie inaczej rozpatrywany. Grubością, powiedziałabym, że grubością są zbliżone, mają inną formę motków. No i to jest właśnie letnia Summera na bluzeczkę. Z trzech motków spokojnie wykonamy bluzeczkę z rękawem do rozmiaru M, a włóczka Style, to tych motków według mnie należy mieć około 4-5 motków włóczki. Dzianiny z takich dwóch włóczek będą lejące za sprawą udziału wiskozy. Tutaj prawie, no, 1/3 to jest wiskoza, tutaj troszkę więcej niż 1/3. Więc to załatwia nam efekt połysku i lania tak zwanej lejącej dzianiny. To jest włóczka Summer i włóczka Style. Jeżeli mówię o włóczce Summer, to koniecznie to jest taki hit Summer Dream, czyli wielokolorowa, dokładnie ta sama wersja włóczki Summer. To są i motki metrażowo, skład jest ten sam, różnią się tylko wersjami kolorystycznymi. Ta jest jednobarwna, a ta włóczka jest wielobarwna i tutaj kolory układają się w pasy. Różnej szerokości są to zawsze pasy. 100-gramowy motek ma 350 metrów. Tutaj producent podaje na metryczce, że około 500 gram, ale 5 motków włóczki Summer to jest naprawdę bardzo dużo i ta bluzeczka byłaby naprawdę i z długim rękawem, długi rękaw i w dużym rozmiarze, ale średni rozmiar, tak MKL-ka, to jest 3 do 4 motków tej włóczki Summer Dream lub Summer, zależy, którą wersję sobie wybierzemy, a możemy miksować między sobą, czyli mieć jeden motek wielokolorowy, a na przykład dwa motki jednokolorowe. Wtedy miksujemy sobie dowolnie. Jeżeli mówimy o bawełnie z wiskozą, to konieczne jest powiedzenie o włóczce Symfony. Symfony jest, ja nazywam włóczkę Symfony taką wersją Elli. Kojarzycie Ellę. Ella była takim hitem w palecie włóczek Langiers, a tutaj mamy pewną jej namiastkę, nazywa się Symfony. Ta jest Symfony, a ta jest Symfony Dream. Wersja jednobarwna, wersja wielokolorowa. Tutaj mamy motek 100-gramowy, tutaj mamy motek 50-gramowy. 50-gramowy motek ma 125 metrów. I na całej, cała struktura nitki jest matowa i co jakiś czas jest w tym samym kolorze błyszczący udział wiskozy. Wiskozy tutaj mamy 80% bawełny i 20% wiskozy. Błyszczące fragmenty na nitce. W dzianinie wygląda to bardzo fantazyjnie. Tutaj popatrzcie, jak motek wygląda. Te fragmenty błyszczące akurat w takim samym kolorze. Wystarczy jersey prawy, jersey lewy i to nam załatwia cały wzór bluzeczki. Wersja wielobarwna tej włóczki wygląda tak. I tutaj oprócz tego, że mamy fragmenty błyszczące i fragmenty matowe, mamy wielokolorową włóczkę. Też możemy sobie miksować, oczywiście może nie te dwa kolory, ale możemy miksować wersje jednobarwne i wersje wielokolorowe. Włóczki Flowers konieczne jest przy mówieniu o
w letnich włóczkach firmy Yarnart powiedzenie o włóczce Flowers. Tutaj mamy akurat Flowers i Flowers taki w kolorach neonowych. To są te same mody, to jest ta sama włóczka. Motki są większe. Mamy 250 gramów włóczki. I już Wam mówię, ile metrów? 1000 metrów. Taki motek to jest 1000 metrów włóczki. I wystarczy nam na porządną chustę, na porządny długi szal. 1000 metrów to jest naprawdę dużo włóczki. I tutaj to są te same motki, tylko kolorystyką się różnią. Komu mało byłoby takiej włóczki, a chciałby sobie pomieszać z inną o tym podobnym składzie, to jest Flowers Unicolor. To jest ten sam skład, to jest mieszanka bawełny i akrylu, ale w wersji jednobarwnej. Gdy brakuje nam na przykład, nie chcemy dokupować całego motka następnego Flowersa, możemy się posiłkować kolorystyką jednobarwną, którą sobie możemy domówić do pasującego koloru, który jest zaklęty w tym motku. Więc to jest Flowers i Flowers Unicolor. A jeżeli, bo to była mieszanka bawełny i akrylu, ale mamy 100% bawełny, zobaczcie. Jedna z nich nazywa się Rose Garden, a druga nazywa się Bukiet. I ten różnią się między sobą grubością. Tak wyglądają metryczki. W ten sposób. Tutaj mamy, w Rose Garden mamy 250 gramów i 1000 metrów i wersja jest wielobarwna. Kolor zawsze się tylko raz powtarza w motku. A tutaj mamy 250 gramów i 500 metrów i również jest to wersja wielobarwna, 100% bawełna, niemerceryzowana, czyli matowa. 500 metrów wystarczy nam na top. Powiedziałabym, że z takiego jednego motka powinien nam wyjść top w takim rozmiarze między S a M, a ten 1000 metrów to spokojnie wystarczy na sweterek, tylko że w tym sweterku, jeżeli tutaj się kolor nam powtarza tylko raz, musimy tak sobie gospodarować kolorystyką motka, by mądrze rozporządzić, że tak powiem, zawartością ze środka, czyli jeżeli na przykład dziergamy od góry, bo to jest wtedy najłatwiej dziergać w okrążeniach, wtedy nic nie trzeba zszywać, więc jeżeli dziergamy od góry i dochodzimy do momentu, kiedy rozdzielamy na rękawy i korpus, to na tych rękawach zostawić trochę motka tego koloru, żeby nie było takiego odcięcia kolorystycznego. To zawsze się dochodzi w trakcie takiego dziergania. Jeżeli mówimy o tych dużych motkach, to teraz powiem Wam o tak gorąca nowość, że jeszcze nie zdążyliśmy, ja jeszcze nie zdążyłam wrzucić tego na druty, chociaż jedną z włóczek już wrzuciłam, ale o tym za chwilę. Cotton Fusion 100-gramowy motek ma 225 metrów i jest to 100% bawełna w wersji tasiemkowej. Zobaczcie, to jest tasiemka. Nie ma w ofercie tak różnych firm, aktualnie bawełen tasiemkowych jest niewiele, dlatego z takim wielką radością odkryłam, że firma Yarnart taką właśnie włóczkę wypuścił na ten sezon wiosenno-letni i dlatego też pojawiła się w naszej ofercie. Kolory farbowania są bardzo krótkie, więc w dzianinie wyjdzie z tego melanż, barwny melanż, na taki efekt farbowania ja zawsze mówię, że pomazane sprayem i to tak właśnie wygląda, taki cudny melanż pomalowany farbami. No to jest właśnie bawełna tasiemkowa. Padło pytanie we dziewiarce, czy ta bawełna nada się na tak zwany komin prutymi oczkami.
jakiś czas temu było, to był bardzo popularny wzór, komin, który się najpierw dzierga, a później się część oczek pruje i później te nitki pięknie wyglądają. Według mnie można spróbować. Ta włóczka jest trochę cieńsza od włóczki Sol de Grade i ta tasiemka nie jest tak mięsista, jak była we włóczce Sol de Grade, ale według mnie warto spróbowania, czy wyjdzie taki komin oczkami prutymi z tej włóczki. A na taki zupełny koniec przeglądu letniego, hit nad hity, czyli włóczka z lnem w ofercie Jarnartu w 38 kolorach. Wyobrażacie sobie ten szał kolorystyczny, 38 kolorów pięknej włóczki, która bardzo pachnie lnem. Włóczka nazywa się Linen Soft, ma w sobie 30% lnu, 36% wiskozy, 34% bawełny. 100-gramowy motek ma 272 metry i tutaj producent zaleca użycie drutów numer 4. Oczywiście to jest rzecz do każdego, do robienia próbek. Tutaj na przykład w tej włóczce było sugerowane użycie drutów numer 3. To według mnie nie tędy droga. Powyżej 4 myślę, a nawet 5 przy tej włóczce. A tutaj okolice 4. Ja tutaj mam próbkę na drutach numer 3,5. Piękna włóczka, wersje wielokolorowe i wersje jednobarwne można ze sobą miksować, tworząc wiele wersji kolorystycznych. Zobaczcie, na przykład można chustę, lniane chusty, które były dziergane, są dziergane od roku we Dziewiarce, w Łodzi, w Krakowie, w każdym z naszych sklepów dziewczyny różne wersje wydziergały. Tutaj to się doskonale nadaje do miksowania ze sobą, pomiędzy sobą, motkami, kolorami. Tutaj zobaczcie, ten wielokolorowy, a do niego dopasowujemy miętę i wrzos. Albo tutaj taki żywszy linen soft, a do niego żółty i jeansowy na przykład. No, to są tylko przykłady. Albo może być zielony, ten ciemnozielony. I teraz wrócę do tego, jak ta włóczka zachowuje się na drutach. Ja tutaj mam próbkę. Próbka jest w trakcie pracy, jest rzeczą niewypraną, ale macie okazję popatrzeć. Taka gorąca nowość wpadła na druty numer 3,5. To są druty numer 3,5. Mam też próbkę, która jest wyprana i ta próbka była na drutach numer 4 wczoraj, czyli tej sugerowany rozmiar z metryczki. Ja dziergam luźno i to też należy mieć na uwadze, że moje, jeżeli to jest bardzo luźne i to jest bardzo przeźroczyste, więc dla mnie włóczka Linen Soft jest raczej na druty numer 3,5. Tutaj mam wzór ażurowy. Wzór wygląda w ten sposób. Jeżeli byście się mnie zapytały, która z nich mi się bardziej podoba, to zdecydowanie ta, właśnie z użyciem wzoru. A wzór pochodzi z gazety. Z gazety, która dla samego tego wzoru warto tę gazetę mieć. Akurat to jest nowy numer Dzianiny Sandra Extra numer 3 na 2024. Tak się nazywa gazeta. I to jest tutaj, to jest ten model. Ja Wam tutaj na czarnym tle pokażę, jak to żółte pięknie wygląda. Ten wzór układa się, wzór jest bardzo prosty do nauczenia się. Po takim jednym fragmencie już kojarzymy, o co chodzi i nie wymaga to zaglądania w schemat. To się nazywa koronkowy top. Ogólnie wzór został nazwany wzór koronkowy. I tutaj rzecz dziergamy od rękawa do rękawa. I według mnie ta włóczka, to już pokazuję Wam po pierwsze tę włóczkę, tę gazetę i ten wzór, ponieważ ta włóczka według mnie nadaje się idealnie na taką letnią dzianinę. I to jest model numer 7. Nazywa się koronkowy top. Wzór musi być podzielny przez 12 plus
jeden plus dwa oczka brzegowe. I jak widzimy, tak naprawdę dzieje się tutaj na przestrzeni rzędów od piątego do jedenastego. I to wygląda właśnie w ten sposób. Zachęcam Was do włóczki linen soft od Yarnartu i do tej gazetki. A w dzień nie wygląda w ten sposób. Ja akurat tutaj, w tym momencie, mam jeden rząd, mam tych rzędów cztery, ale pokażę Wam, jak włóczka zachowuje się w trakcie pracy. Zobaczcie, włóczka jest miejscami cieńsza, miejscami grubsza. I teraz ten jeden rząd, który u mnie, to jest numer rzędu akurat jeden, bo to dwa motywy już zużyłam na wysokość, więc teraz lecę w górę z trzecim motywem, czyli z trzecią wysokością tej koronki. Wzór ten nadaje się, jak tak dziergałam ten fragmencik, nadaje się według mnie na bordiury. Wyobraźcie sobie dół sukienki albo dół bluzeczki. To właśnie teraz patrzycie, jak zachowuje się włóczka w trakcie dziergania. Czyli teraz mam ten grubszy fragment, zobaczcie, to są druty numer 3,5. I dla mnie ta grubość drutów dla tej włóczki jest według mnie dobrana idealnie. No i tak się właśnie zachowuje. Przechodzimy do końca. Ja tutaj mam 24 plus 2 plus 1, czyli mam 27 oczek. Włóczka linen soft w trakcie dziergania prezentowała się właśnie tak. Wzór, jak widzicie, poprzez dodawanie oczek i poprzez zamykanie faluje. Gdy się to wypierze, on się wyprostuje, oczka się ułożą i będzie pięknie. Przegląd letnich włóczek firmy Yarnart mamy za sobą. Mam nadzieję, że troszeczkę w tej bogatej ofercie ogólnie wszystkich letnich włóczek troszkę Wam rozjaśniłam i może zachęciłam do którejś ze starszych włóczek Yarnartu, a może do tych nowych, bo w tych nowych to naprawdę się dzieje i wyobrażacie sobie taki letni koronkowy top z tej włóczki. No właśnie, i tym wzorem. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Oczywiście subskrypcja, komentarze, łapki w górę to są zawsze te rzeczy, które bardzo nas cieszą. Do następnego razu. Pa, pa.